Cześć, nazywam się Marek Wzorek, jestem executive coachem, założycielem firmy EcoCoach i mam dla Was historię dwóch startupów. Jednego założyciela startupu poznałem w tamtym roku i zaczęliśmy ze sobą współpracować. Historię tego usłyszysz za chwilę oraz historię startupu B, którego jednego z właścicieli również poznałem w tamtym roku i okazało się, że firma praktycznie od 2 lat inwestują w nią, a ona się nie rozwija. Ciężko im dogadać jedną wspólną wizję i przede wszystkim nie mają cały czas zysku. Niestety oni się nie zdecydowali na współpracę. Po roku do nich zadzwoniłem, żeby zapytać, co się dzieje i okazuje się, że ta sytuacja jest znacznie gorsza. W tamtym roku mieli kilku pracowników, w tym momencie już nie mają pieniędzy na żadnego pracownika. W tamtym roku zarabiali jeszcze jakieś małą pensję, natomiast w tym momencie już nie mają żadnych pieniędzy. Oni tam pracują i próbują się z tego wycofać. Zainwestowali kilkaset tysięcy złotych i niestety ten biznes pada i ciągle jak rozmawiam z nim, ja widzę ogromny potencjał, który jest z tego, że oni mogliby tą jeszcze spółkę pchnąć naprawdę na globalną skalę, okazuje się, że nie ma tam z kim rozmawiać. Obawiam się, że oni mogą naprawdę paść. Aczkolwiek trzymam bardzo za nich kciuki. I wrócę teraz do historii pierwszej, czyli historii tego przedsiębiorcy i tego startupu A. Dokładnie spotkaliśmy się w takim momencie, w którym on jeszcze pracował w korporacji, miał pewien jakiś pomysł na biznes i wtedy zaczęliśmy współpracować. Zaczęliśmy pracować z jednej strony nad jego kompetencjami, nad jego rozwojem, nad spojrzeniem na ten jego pomysł z takiej mojej perspektywy i zacząłem uczestniczyć również przy powstawaniu tych jego pierwszych usług, przy jego pierwszej usłudze, którą zaoferował innym klientom. Okazało się, że ona się sprawdziła praktycznie bez żadnej inwestycji. Zdobył pierwszych klientów, później ci klienci zaczęli polecać jego usługi dalej. Po całym roku współpracy oni zakończyli, ponieważ on dołożył później kolejnych współwłaścicieli do tego startupu, zakończyli obrót z kilkaset tysięcy złotych i mają ogromne możliwości rozwoju swojego biznesu dalej. I chciałbym dla Was, ludzi, którzy myślą o swoim biznesie albo myślicie o swoim startupie, albo go już teraz macie, dać Wam taką jedną radę. Startupy, często jak ludzie zaczynają, to się rzucają na wiele różnych produktów i usług i zamiast zrobić jedną do końca i ją później skalować, żeby klienci sami ją polecali, to ludzie rzucają się na różne usługi, różnych klientów, różne grupy klientów i niestety to jest główny powód braku sukcesów przy startupach. I można to porównać do wejścia do lasu i spróbowania ścięcia całego lasu. Że jeśli chcecie ściąć cały las, to musicie podejść do jednego drzewa i go skutecznie ściąć, żeby ono spadło. I dopiero później przejść do kolejnego. A często właśnie ludzie robią tak, że podchodzą do tego lasu i zetną trochę przy jednym drzewie, zetną trochę przy drugim drzewie i się okazuje, że tak naprawdę las nie jest ścięty, żadnych efektów nie widać, co też wprowadza bardzo dużą demotywację do samych założycieli, do też zespołu, który tworzy taki startup. Dlatego życzę Wam, żebyście pamiętali o tym, jedna rzecz, ale zrobiona dobrze, jest znacznie lepsza niż 100, które są zrobione byle jak. Dziękuję.